Siemanko, jak widzieliście ostatnio zabrałem tego sprzęta do roboty. Zawsze mi coś podrzuci. A więc co z nim? No długo był niejeżdżony. To widać, jak ten. Już go zabierałem, skąd ścieknął olej. Nie nagrywałem tamtego, bo już za dużo tych odcinków z mechaniki. Teraz sobie coś pogrzebiemy. Co tu robiłem? Sprzęgło ciągło. Sprzęgło jest wymienione. Tarcze, przekładki. Stare. No przekładki już były takie przebarwione. Także nowy komplet wpadł. Oprócz sprężyn, bo sprężyny kupowałem nowe w tamtym roku. I ciężko chodziło. Teraz jest linka wyczyszczona, przesmarowana. No jest dużo lepiej moim zdaniem. Ono będzie ciężko chodzić, bo jest na 6 sprężynach, ale wcześniej to nie szło wcisnąć, a teraz elegancko. Klamka jest przesmarowana, linka wyczyszczona i przesmarowana. No i sprzęgło zmienione. No i co jeszcze? Olej leciał. Olej z tego co zauważyłem ze zdawczej leciał dosyć mocno. Jak moto stało, to kapało jak nie wiem. Przechylone oczywiście. No co, już wyciągnąłem uszczelniacz. O-ring jest, taka gumeczka, także sobie założymy nowe. I tu jeszcze mamy KTM-a. W KTM-ie hamulec przedni nie działał. Według mnie jest do wymiany tłoczek standardowo. No chyba, że pompka jeszcze będzie siadnięta, ale zobaczymy. Kupiłem nowy zestaw naprawczy, sobie zaraz ją złożymy. Części, wszystkie co tu mamy. Tu mamy ten zestaw Albals do pompki. Jakieś spinki, sprężyny, podkładki miedziane. No jest i tłoczek nowy. I tu jeszcze mamy taki zestawik tarcze, przekładki, sprzęgła do i sprężyny do Duke'a 690, oczywiście opy, bo ciągnie sprzęgiełko. Tu jest zestaw naprawczy na no na wałek zdawczy. Uszczelniacz, tu lejka nowa jest i ta guma, żelki Haribo i uszczelka pod, też do Duke'a 690 pod pokrywę sprzęgła. Athena, wszystko porządna firma, Haribo zaraz jemy. A tymczasem co, biorę się za ten hamulec, opa trochę może poczekać, zrobimy KTM-a, a później reszta. W sumie tutaj już sprzęgło wymienione, tylko ten uszczelniacz muszę założyć, no i jechać się przejechać. Także co, biorę się za ten hamulec, składam pompkę i zobaczymy czy będzie działać teraz, bo wcześniej był miękki. Nie dało się w ogóle odpowietrzyć. Boję się, że ten cylindrek jest tam wyjechany, ale to tak się nie zobaczy idealnie. Chociaż to samo. Tu sam. Także co, składam. I odpowietrzamy. Mam nadzieję, że będzie chodzić, bo na pompkę to szkoda kasy, kupa kasy, no ale jak będzie trzeba, to się kupi, nie? Tedyk mnie odwiedził. Chodź. Cześć. No i co? Ciekawe czy to pójdzie. Spróbuję tym zestawem do odpowietrzania. Ostatnio nim coś odpowietrzałem i nawet poszło. Także powietrznik
Odkręcimy. O. Już płyn się pokazuje i jak będziemy teraz zasysać, to tu bąbelki. O. Dokładnie idą. Tylko trzeba patrzeć tutaj teraz, czy nie brakuje. Jakbym go bardziej w pionie postawił, albo o tak, to by było lepiej. No i dolewamy. Dobra, mistrze, jeszcze jedno cięcie. Powiem wam, że żadne pompki tego typu pod kompresor, nie, bynajmniej dla mnie, ja mam taką, bynajmniej ja mam takie swoje zdanie. Ani tu pompowanie, tam odpowietrzanie, bo to też będziemy do jutra robić. Pompką też mi nie chciało iść za ciula, wyciągałem wszystko, gdzieś to nie chciało zassać. Nie wiem, co jest grane, ale hamulec działa. Moja metoda na sprzęgło i najlepsza metoda, czyli wężyk. Założyłem, zalałem płynu do połowy, kompresor, odpowietrznik odkręciłem i od dołu w górę wypchnąłem cały płyn. I hamulec twardy. Na koniec jeszcze sobie możemy raz z powrotem cofnąć i jak chcemy tą typową metodą i zobaczyć, czy tam powietrza żadnego nie ma, ale moim zdaniem to jest najlepsza metoda. Dobra, ja sobie to złożę i zobaczę, może się pojadę przejechać, a najwyżej, chociaż tu nie mam co sprawdzać, a CRF-ę jak złożę, to najwyżej się karniemy gdzieś, zobaczę, czy ten wyciek, jak to sprzęgło teraz chodzi, czy będzie ciągnąć, czy nie, no i ten zdawczy jak założę, to zobaczę, czy cieknie. Dobra, jak na razie to wszystko. Narka.